Więc tak, więc ja bym teraz doprowadził was do jednej stanięcia w jednym szeregu. O kurwa, nie wypierdalać. Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MRMA, to jest kolejny odcinek trybu zombie do gry Call of Duty Black Ops. Jak zwykle trzy kochani Zombie Chronicles, zrobiliśmy Nachdaruntoten, zrobiliśmy Veract, przed nami została teraz Shinonuma. Znaczy zostało zdecydowanie więcej map, ale została przed nami w tym momencie postawiona Shinonuma. Więc lecimy do naszej bagiennej mapy przy okazji ostatniej z World at War, która została właśnie zremasterowana i to jest wzór dobrych remasterów, to nie to co przy Black Ops 1, te pierdasy, te gówna, te... Tylko tutaj to są dobre remastery, takie gdzie się chce grać, takie gdzie... No po prostu... magnifik, jak to mówią starożytni cyganie. Niesamowicie dobra rzecz. Więc gramy teraz w Shinonuma. Coś tu zostało dodane, czego wcześniej nie było. No oczywiście Der Wunderfis. Mamy maszynę do robienia perków. No, w tym właśnie będziemy mogli wylosować chociażby wino wdowy, którego wcześniej nie było na tej mapie. Jeżeli chodzi o bronię, no to tak samo jak na poprzedniej mapie chyba to jest, jak na Veract. Więc będziemy mieli dostęp znowu do Blastera Mark II, do jakiejś tam Wunderwaffe, do Shinonumy. Jest i szeregowy Pit bodajże, czy tam Pile, nie pamiętam już jak on się nazywał. Ale dalej sobie zwisa. Jak nieważne. Czy tutaj coś mamy już? Aha, my tu mamy od razu Quick Revive. Ja myślałem, że tutaj ten Mule Kick zawsze stał. Nawet w tej wersji z Black Ops 3. Ale głośno coś gada. Powiedz mi coś kolego jeszcze raz, bo chcę zobaczyć, czy dźwiękowo jest to dobrze. Ale chyba jest dobrze, co najwyżej. Może delikatnie zmienię. No dobra, tak jak w poprzednim, jak w World at War, jak w Black Ops 1, najpierw otwieramy tę bramę, idziemy losować. Co byśmy nie musieli później narzekać na chujową broń. Gdy będziemy w posiadaniu broni zadowalającej, chodzimy po chatach. Bo tak jak widzieliśmy na tym ekranie ładowania, są tutaj poza tą główną chatą, są jeszcze cztery małe chatki. W każdej z nich jest losowo postawiony jakiś perk. My będziemy przede wszystkim celowali w Juggernoga. No i w Double Tapa. W piwo korzenne. Żebyśmy mocniej mogli strzelać, znaczy żebyśmy podwójnie mogli strzelać. Ale mocniej to jest skrót myślowy, który dalej korzystam, korzystałem i będę korzystał. Więc mając to, no to wtedy będziemy mogli sobie ewentualnie wylosować wino wdowy i po prostu przeżyć. Jakby to są remastery tych najprostszych pierwszych map z World at War. Czy nie oczekujmy, że trzeba będzie znowu uruchomić jakieś teleporty, rzucać jajem, kurwa, czy czymś tam. Nie, to jest właśnie piękne, że tutaj po prostu musimy przeżyć. I ja bardzo to szanuję, mi się to bardzo podoba. Uwielbiam takie proste mapy. W ogóle lubię Shinonumę. Głównie za klimat. Nic tu więcej mi jakoś nie pociąga, ale klimat jest tutaj top. Dobrze, 1500 mamy. To chyba 1000 kosztowało, co nie? Tak, więc potrzebujemy 950 mieć dodatkowo. Co byśmy od... Ha, zajebisty nóż to był. Tak wycelowany, że ja pierdolę. To jest ostatni? Oby nie. Na szczęście nie, dobra. Pójdźmy zalosować, zobaczmy co nam tam wypadnie. Fajnie jakbyśmy już pierwszą broń mieli taką całkiem sążną. Dawaj, dawaj malutka. No, zostańmy z kudą. Zostaniemy z kudą, myślę, i pójdziemy sobie szukać perków już raz na czas losując po prostu. No, kuda jest całkiem git. Na Nachdaruntoten chyba ją mieliśmy. No i tam była top, na jakiejś tam wyższej rundzie. No i dobra, runda trzecia. 390 punktów. Czemu tu jest ciemniej? Nieważne.
Dobra, pójdziemy najpierw to. Oczywiście otworzymy na początku te pierwsze drzwi. Na samym końcu raczej nam jest do otwierania tych. Kamrum. Komrum. Kurwa, głodnemu chleb na myśli. No i co? Ja słyszę mnóstwo wrogów, ale żeby tak nawiązać kontakt wzrokowy, no to tak nieszczególnie, nie powiedziałbym. O ty gnoju. Coś tu lezie? Nie, nic nie lezie z tej chatki. Bardzo dobrze, bo my stąd uciekamy. O, hello there. Ja mam też bardzo głośno tę grę i być może ich naprawdę nie ma jakoś wielu za mną. Po prostu mam, kurwa, te dźwięki trochę lepsze. Dobra, otwieramy to. Jeszcze i tak musimy 750, żeby dalej iść. Więc troszeczkę sobie poczekamy. Czy za nami się nie zrespiło nic? Na szczęście niekonieczna. Dobra, mamy 500 punktów. Nie ratuje nas to wcale. Ani nas nie stać na otwarcie drzwi, ani nas nie stać na otwarcie skrzynki. Zaraz mi będzie stać na otwarcie parasola w twojej dupie. Zdychaj, dobra. O, a jak sobie zabudujemy 5 deseczek, to będziemy mieli na drzwi. Dobra, mega. I co my tu mamy? Najpierw to ja się położę, żeby właśnie już mieć coś. Okej, dobra, niech będzie. Źle nie jest. Czy jest dobrze? No, źle nie jest. To chyba najważniejsze. Dobra, na razie bardzo powoli wszyscy chodzą. No, mogę wziąć Carpentera, ale mi to za dużo nie da, skoro oni tu w większości wychodzą z ziemi. W większości wychodzą z bagien. Raczej mało, który wychodzi z rzeczywistych okien. O, nie, wypierdalej. Dobra, 50 punktów potrzebuję. Nawet trochę więcej. Dobra, idziemy do kolejnego pomieszczenia. W ogóle na tej mapie, jak zwykle, tak jak zawsze, ale tutaj po raz pierwszy od dawna są psy. Będą rundy specjalne. Nie mieliśmy tego ani na Veract, ani na Nagdoruto ten. No to jesteśmy w cipce. Wcipunieni jesteśmy. To dalej nie mamy na... Jaggernoga. Dobra, następne pieniądze, jakie zarobię, chciałbym przeznaczyć na zalosowanie. Żeby nie zostać naprawdę w dupie zaraz ze wszystkim. Ale chyba został ostatni ząbek, więc za dużo to my sobie nie nazbieramy. Może będzie runda specjalna, to trochę będziemy mieli amunicji. Zobaczymy zaraz, a jak nie, no to po prostu zalosujemy. Czy w ogóle Kuda gdzieś tu nie wisi? Nie, to jest Elkar, ale coś mi podpowiada, jakby tu miało być też KRM. No nie, jednak nie. No ale też nie ma rundy specjalnej, czyli trzeba się przygotować. Bo tak z 4 zębiaki by się przydało ubić. Co byśmy mieli na losowanie. Oh, hello there. 670. O, okej. To jest całkiem sążne. Muszę się podrapać po bradzie. Dobra. Kekas! No i dobra. Zalosujmy, zobaczmy, co tam nam wyjdzie. Do tej pory mamy całkiem farta. No i chyba nasz fart się skończył. Tak jest. To jest gówno. Gówno pierdolone, jak to mówią co niektórzy.
A ja się z tymi głosami zgodzę. No nie! Przysięgam, nie chciałem tej bomby atomowej. Skądże? Nie chciałem zakłócać spokoju światowego. Dobra, tu nikogo za bardzo nie ma, tu nikogo też za bardzo. No, generalnie za bardzo nikogo nie ma. O kurwa, w dupie ci. Skąd ty wiecie? Skąd? Skąd do chuja skąd? Dobra, powinna być runda specjalna, co? To jest Wunderfizz. Będzie? Nie będzie! O kurwa, no dobra, to na siódmej rundzie w takim razie. W takim razie na siódmej rundzie nam się szykuje runda specjalna. No i też przed nami ostatnie drzwi, gdzie możemy je otworzyć tak jeszcze bez ryzyka. Że będzie miało to na nas złe później dla nas złe skutki. No i lepiej, żeby za tymi drzwiami był Juggernog. Lepiej, kurwa, żeby był Juggernog. Dobra, jeszcze zabijmy tak. No dobra, zabijmy ich tu wszystkich. Przynajmniej dużą część ich. I możemy lecieć. Możemy lecieć. Miejmy to już za sobą, że tak powiem. Storage. Dobra, oni dopiero wychodzą. Nie, 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 no jeszcze nie ma tutaj Juggernoga, no nie wierzę, no. Kurwa maś, no właśnie po to Juggernog był, żeby takich sytuacji uniknąć. Możemy spróbować z Der Wunderfizz, ale no... Będzie to lekko problematyczne. Co ja mogę wam powiedzieć? Raczej mała szansa, że na tej mapie nam wypadnie Juggernog tak po prostu. No właśnie, no właśnie. Co to jest? Machine gun. Gen Def Machine. I tak każdy na to mówi machine gun. Już widzę, jak studio myśli, jak nazwiemy tę rzecz. Nazwijmy to maszyna śmierci, Death Machine. Zajebiste, zajebiste. I tak myśleli wszyscy w pokoju, tylko po to, żeby później wszyscy to nazywali machine gun. Jeszcze gdzieś jeden powinien. Dobra, runda specjalna. Zróbmy losowanie. Zróbmy po prostu losowanie jeszcze. O, można? Można. Dobra, schowajmy się tutaj przed psami. Albowiem psy są łatwe w chuj, ale... Ale udajmy chociaż, że są potężne. Dobra, przeładuj teraz. I przygotuj się, bo zgaduję, że zaraz fora leci na nowo. Albo i nie. Tylko żebym jak kurwa Maxamo nie wziął za szybko. Dobra. I tak teraz nie zalosuję sobie perka, to zalosujemy sobie broń. Nóż widelec, coś jeszcze wypadnie fajnego. Albo Weevil. Nie no, ciężko powiedzieć w sumie. To czy to, to czy to. No chuj! To już mieliśmy, teraz niech będzie Weevil. No to czyli mamy Juggernoga tutaj, no tylko jest problem taki, że jak to otworzymy, no to się zacznie jebanina. Żeby tam iść, to musimy mieć już chociaż wino wdowy. Zaczekajmy, oni dopiero wychodzą. Chyba był jakiś carpenter, bo też się nie chce wierzyć, że tak wolno. Ciężko powiedzieć.
Brak tego, brak mocnego strzelania, w sensie double tapa, boleśnie odczuwam, szczerze mówiąc, bo te głowy tak ciężko siadają. Się mocno... O, witam. O, witam panowie i panie. Witam serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek robienia kurwa sieczki z waszych łebów. Rozkosznie. Cieszę się, że nie umierę od razu, dzięki czemu trochę się pomęczę, a ja dostaję za to punkty. No, halo. Super. Jeszcze? Nie zdążę, dobra. Lecimy po double tapa. To jest ryzykowny zakup, bo łatwy jestem, że tak powiem, łatwym celem do śmierci. Ale wiem, że to nam dużo pomoże, jak będziemy właśnie teraz sobie tutaj lecieli. Dobra. Sprintujmy. Ślizgajmy się tutaj. No i oby. No i kurwa oby. No i dlaczego wy mi to robicie? Wino wdowy. Jedno wino wdowe ja poproszę. Kurwa. Jeszcze to nie był ostatni? Chuje parchate. Na zawał mnie chcą paść. Ile was tu jeszcze lezie? Ciężko powiedzieć, na razie nie ma żadnego. Gdzieś się jeden zawieruszył i teraz czekaj na księcia. Dobra, runda dziewiąta, no jesteśmy w połowie, ale... Nie jest tak dobrze sprzętowo, jak było sprzętowo w poprzedniej mapie. O, tak to może spróbuję określić. Dobra, schowajmy się, bo naprawdę, jak my na 3 hity padamy, no to nie ma co tutaj na kozaka wychodzić, tylko trzeba siedzieć w jednym miejscu i się modlić, żeby nikt nas nie zabił. Dobra. Boję się, że zostanę już tak zepchnięty, że będę musiał otworzyć te drzwi, a jeszcze nie będę miał, kurwa, potrzebnych mi do szczęścia perków. O, kuszące, kuszące, a ja jestem łatwo pokusą się daję. Kurwa. No właśnie. Dobra, zmień na to, bo to mocniejsze. Kurwa, ile was tu lezie. Dobra, teraz spróbujmy zrobić mały holokaust dla ich głów. Zajebiście. Myślę, że słowo holokaust i zajebiście nie powinny nigdy być tak blisko siebie w jednym zdaniu. Kurwa. Gówno. Ja potrzebuję coś dobrego, ja potrzebuję, kurwa, mam swoje preferencje. Mam swoje potrzeby i naprawdę potężnie potrzebuję je zaspokoić. No kurwa, cały czas speedcole mi dają już trzeci raz. Trzy razy losuję, trzy razy speedcola. No co to ma być do chuja wafla? Dawaj, dawaj ziomeczko. Jak czwarty raz będzie speedcola, to ja pierdolnę kopytami. Deadshot. Kurwa, deadshot. Mamy srakę. Mamy kurwa mocne gówno, z którego ciężko będzie nam się wykaraskać. Potrzebujemy Jaggernoga, ale żeby potrzebować Jaggernoga, to potrzebujemy mieć albo jakąś dobrą broń typu Wunderwaffe, albo wino wdowy. Na ten moment nie mamy kurwa nic w tym szans na to, że w najbliższym czasie może być wino wdowy. Zawsze jak się zbliżam do tych 900 punktów, mam
potrzebne, po prostu nieopisaną potrzebę zalosowania. No ale nie można, nie można. Musimy, kurwa, te punkty jak najbardziej zbierać. Carpenter, czemu by nie? Dobra, spierdalaj, bo tutaj duch wyszło, tak jest, i prawie umarłem. A czy mi to potrzebne? A po co mi to po... Kurwa, dużo was tu lezie. Dobra, to spróbujmy w takim razie w taki sposób. Tu nic nie lezie? Nie, dobra. Mega. Mega, bo mamy na 3 losowania gdzieś. Prawie. Trzeba jednego zombiaka zanurzować i wtedy będzie. Dawaj, 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 dawaj. No i dziękuję, wino wdowy. Mamy wino wdowy, tylko że my nie mamy. Czekajcie, no bo muszę mieć 1750 na otwarcie, na drzwi. I 2500 na ten, na kurwa Jaggernoga. Pierdolne sobie losowanie. Szczerze mówiąc. Rozkosznie. Świat wszechświat zadecydował. Nie ma kurwa losowania. Ale zdecydował też, że będą psy. No kurwa, nie rozumiem czasami. Chyba jestem za mały na to. 3000 punktów. Dobra, będę miał... No, będzie mi brakowało jeszcze sporo, ale... Ale już naprawdę się zbliżamy do tej ilości punktów, które potrzebujemy, żeby tam wyjść. O, witam! Kurwa! Super, że... No, jest. A, jest. Ile nam brakuje? No, troszeczkę. To jeszcze raz zalosuję. Aha, zestaram się nie zalosuje. Niech zgadnę, gdzie może być skrzynka? Oczywiście, że tam jest skrzynka, Mateusz. Gdzie indziej mogłaby być? No słucham, bo ja nie wiem. Dobra, chociaż część zombie zabijmy tutaj. Chociaż część. I pewnie w trakcie rundy pójdziemy do komrum. W zasadzie teraz nas stać na komrum. No tylko, że się runda dopiero zaczęła, to też nie wiem, czy jest warto ryzyka, żeby tam iść. Git. O, gitnt. Dobra, git jednak. Git. Taki nóż ulepszony przez ten, przez winowdowy, to jest kurwa potężna potęga. Co tam się stało? Czy tam ziomek się pojawił, czy mnie już naprawdę jebie bez tych okularów? Co tu mamy? Uuu, jak rozkosznie! I Max Ammo mamy też tutaj. No wybitnie. Dobra. Kurwa, no wy gracie ze mną. Fire Sale. Dawajcie to, gnojki. Seksowne. Dobra, ty się tu zatrzymaj. Cokolwiek. Faro, może być faro. Może być BRM. Jeszcze. Jeszcze. Nawet kurwa. O, RPK, 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 RPK. Yo, motherfucker, RPK. Bootlegger. No kurwa, witam. No witam, koleżanko. Może jakiegoś Malboraska, Coca-Colkę, coś? Dobra, nie pierdolcie, wiadomo co tutaj jest. Dawajcie to po prostu i spierdalajcie za to, ile musiałem na to czekać. Tylko kurwa, jest problem, że nie ma żadnej broni, która może eliminować skutecznie na hita. A jak zombie mi wyjdą tutaj z domu, kiedy ja się będę z nimi ścigał i zrobimy czołówkę, to sraka gwarantowana jest. Weźmy to, weźmy to. Ewentualnie delikatnie może ich to zatrzymywać, te winowdowy.
No tylko, że to się może też skończyć całkiem szybko. Trzeba będzie zbierać. Kurwa, co, czemu ja stanąłem nagle? Dobra. Zaraz mi się amunicja skończy. U, double points. Wunderschön. Dobra, oni sobie powoli idą, więc ja sobie szybko zalosuję. Tak to sobie rozplanowałem. Co to? Pepesza, mamma mia. Por favor. Por favor. Mamy kabum. Mamy rundę 14 też przy okazji. No ale panie i panowie, jakiego my mamy przede wszystkim farta w tym... A, ja mogę sobie tego użyć. Jakiego my mamy przede wszystkim farta podczas Shinonumy? Niechaj mnie kule nakurwiają. Jak mówi staropolskie przysłowie. Dobra. Szybkie okrążenie. Trzeba uważać na te bagno, bo ja stanąłem w pewnym momencie w nim. Się ruszać nie mogłem, jak za dużo skakałem. Więc tu naprawdę trzeba... Kurwa, no właśnie dlatego winowdowy jest bardzo niepewny. No bo już nie mam winowdowy w sumie. A co to był za dźwięk? Przepraszam. Coś jakby wróżka magiczna nagle się pojawiła i jaja pokazała. Co to był za... Kurwa, no i teraz stanąłem na przykład. I co to ma być? I co to ma być, się pytam. Dobra, chyba został jakiś jeden. Kurwa, jakiś blaster albo Wunderwaffe. Ale na kleine Wunderwaffe. I śmus. Nie, nie potrzebuję Dredge. Po raz kolejny. Kurwa, przestraszył mnie delikatnie. Oczywiście chciałem powiedzieć. Przecież nie jestem pizdą. Locust by brał na hita, tylko jest taki problem, że Locustem też trzeba trafiać, a to... To wcale nie jest takie pewne. Dobra, gdzie jest ostatni zombie? Ostatniego zombie nie ma. O, no dzień dobry, no witam. Anihilator, dobrze, jak będzie naładowany, aby przez te 5 rund, plus pewnie jeszcze jedna specjalna się wkradnie gdzieś tam, będzie na pewno. Dobra, dawajcie zombie. Ja myślę, że ja osiągnąłem szczęście już chyba na tej mapie. Dobra, tutaj lecą, trzeba by... O kurwa, stąd też leci, hihi. Jezu, podwójne strzelenie z takim kurwa kotem. Dobra, ja mam taką dziką fantazję seksualną, żeby sobie ich zabrać w jedną grupkę, bo póki co to ja eliminuję pojedyncze zombie. A mocno bym chciał na przykład RPK wykorzystać już tak, żeby całościowo ich zniszczyć. Więc tak, więc ja bym teraz doprowadził was do jednej stanięcia w jednym szeregu. O kurwa, nie wypierdalać. Parchaty, cioty. Dobra, o kurwa, czy ja tutaj dam radę? Oczywiście, że ja dam radę tutaj. Dobra, słuchajcie, no runda skończyła się jednym magazynkiem na dobrą sprawę. Jeszcze jakieś pojedynczości nam zostały, chociaż kurwa ich jest całkiem sporo jak na pojedyncze zombie. Dobra, dawaj mi to. Jest zasynek więcej niż myślałem. I że ja mam rozumieć, że jeszcze ktoś gdzieś tutaj coś... Are you curva poe bunny? A to tak pięknie krzyczy. Kto tak słodko krzyczy? Gdzie jest moja niunia?
A gdzie jest moja... Nie, jest tutaj moja niunia. Tu była. O. Trzeba mieć oczy w dupie nawet w tej grze. Runda 16. Czy to nie będzie jakaś... To będzie jakaś... Fetch me the soul. Nie bardzo dobrze bym się amunicja w sumie skończyła już powoli. W sensie w pepeszy. Dobra, dobra, jeszcze ktoś, jeszcze, kurwa, z tej strony, oczywiście, że z tej. Pizdy chodzą z tej. Tutaj prawdziwe twardziele. Dokładnie. Runda 17 przed nami. Co oznacza, wprost mówiąc, że jeszcze dwie rundy. 17, 8... 3 rundy. 17, 18, 19. Chyba, że 20 będzie specjalno. 19 bardzo mocno wątpię. No, rzeczywiście, 3 rundy. Ja już liczyć powoli mam problem. Chuj, weźmy tego, skorzystajmy. Co tam może się złego nam stać? Tylko nie tu. A to może być pomocne, jak będziemy w dupie. Żeby się tepnąć. Dobra, pobiegajmy sobie z tym. No kurwa, może w ślizg, co ty na to, zajebiście. Pobiegajmy sobie z tym, jakby na wszelki wypadek ktoś przed nami na przykład stanął. A co to takie fajne jest? Tego się nie da zjebać. Tego się zjebać nie da. Z tych jeszcze remasterów, bo w zasadzie mówiliśmy o remasterach, no że to są zremasterowane mapki, no Zombie Chronicles i tak dalej. To z tego co póki co graliśmy, Nachder Untoten zostało zremasterowane w Black Ops Cold War. Tylko że to... O Jezus Chryste! Tylko że tam nie był zwykły remaster, tylko tam zostało dodane sporo staffu nowego. A Shinonuma została zremasterowana w Call of Duty Vanguard, też robionym przez Treyarch, czyli przez oryginalnych twórców. No i to jest jedyna dobra mapa w Vanguard, swoją drogą, także jest na co czekać. Jest zdecydowanie na co czekać. Dobra, runda 18, zapraszam. Wciągnijmy anihilator już, bo jak będą nam tu wyskakiwało, to żebyśmy nie byli zdziwieni. Jak będzie trzeba szybko wyeliminować kogoś. No właśnie, jak tutaj na przykład. To był książkowy przykład tego, dlaczego warto mieć czasami pojedynczy pistolet, który zabija pojedynczym strzałem. No i dobra, dawaj ich. W sumie nie powinienem chyba do nich tym strzelać. Tam nie mam... Nie, myślałem, że tam jest death machine. Kurwa, zostaw mnie. Dobra. Zmieńmy teraz na coś bardziej mojego. O, amunicja! Mogłem użyć tego, ale postanowiłem, że wolę się poświęcić dla amunicji. O kurwa, ale przecież ja teraz nie znajdę wina wdowy. Ach, Chrysto. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na... A, w tym bagnie jesteśmy. Okej. Fire sale. A na chuj mi fire sale w sumie teraz. W domku jesteśmy, to jest dobrze. To oznacza dobrze, bo jak sobie to otworzymy, tutaj sobie możemy kupić to. Hihi. O kurwa, on tu jest! Ja się śliną utopiłem przez tego skurwysyna. Sytuacja kryzysowa się narodziła. Kryzys chyba pod kontrolą, bo mamy dużo przestrzeni otwartą. Spierdalaj. No dobra. Czego nas to nauczyło? Na pewno w kilku rzeczy, ale... Oj. Oj, nie!
Nic nas to nie nauczyło. Co to jest? Deadshot. Dobra, chuj, deadshot. Ja pierdolę, no to teraz jestem wkurwiony. Zostawmy jednego chociaż. Kurwa, ale no. Przynajmniej wobec mogę powiedzieć, że jestem bardzo niezadowolony z tego, co tu wyszło. Dobra, to jest ostatni chyba w takim razie. O Boże, no co? Wunderfizz, witam. Potrzebuję jednego konkretnego perka. I wierzę, że jesteście mi w stanie go dosyć szybko dać. Nie tego. Tego dostałem od was dzisiaj kurwa 1000 razy. Dobra, odpalaj. O, dokładnie tego, dobra. No dobra, to lecimy jeszcze raz po Double Tapa i lecimy po Juggernoga i kurwa ostatnia runda przed nami. W sumie to mogłem, dobra chuj, lecimy tam, bo tutaj tak będziemy musieli. A się coś kurwa pali. Czuję dym. Na szczęście to nie u mnie. Mam nadzieję. Dupa mi się pali kurwa od tego, co się tu wydarzyło. Dobra, weźmy Juggernaut. Lecimy teraz, kochani, tam gdzie byliśmy wcześniej. Aha, no tak, przecież ja mam teraz wina wdowy, więc typa zamroziło. 19 runda, ostatnia. No w sumie tego Quick Revive'a to tak trochę po chuju wziąłem, no bo i tak będziemy musieli go oddać na następnej rundzie, jeżeli przeżyjemy to. Dobra, dawaj. I chuj, przeżyjemy sobie tutaj. Tu jest mniejszy teren, jest mniejsza możliwość, że nam się jakiś kuku stanie. A i możemy flogera odpalić. To też tam kilka zombiaków na pewno nam wybije. Uff, pizdę. Oho, wielki tłum. Sto dwa metry. Nigdy się nie znudzi. Kurwa, brzydki chuju. Amunicja się kończy. Ale mamy to. Tu możemy sobie fajnie na hita ich eliminować. Nie mamy wina wdowy, to jest problem. Czemu ja nie mogę nikogo trafić? 4 naboje. Kurwa, dużo was. Zaciąłem się jak brzydki chuj. Obrzydliwie się zaciąłem. Ujojoj, a propos brzydkich chujów, to was czeka bardzo fatalny los. Miejmy nadzieję, że tym sobie wywalczymy rundę 20. Chyba tak. Chyba tak, bo nie widzę tu już nikogo. Tak jest, runda 20, kochani. No dobra. Dajmy się szybko spacyfikować. Wątpię, żeby była teraz runda specjalna. Chyba raczej na 21. Więc dajmy się szybko spacyfikować. I kończymy ten odcinek. Do pewnego momentu to był bardzo fartowny odcinek. Od pewnego momentu, Jezu Chryste, kurwa, co tu się działo, ja pierdolę. Siema. No dobra, kochani. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku gry Call of Duty Zombie Black Ops 3 na mapie Kino Dirt Totem. Trzymajcie się i cześć.